Cześć, witajcie z tej strony Grid. Dzisiaj zrobimy sobie ciut inną farmę XP-ków. Nie będziemy wydobywać kamieni, nie będziemy wydobywać glinu, nie będziemy wytwarzać paneli adaptatywnych. Dzisiaj pobawimy się w zoologa. Także będziemy zamieniać amunicję na punkty doświadczenia. Co do tego będzie potrzebne? Z całą pewnością zoologia, przynajmniej ranga 1, żebyśmy mogli budować zakłady produkcji zwierząt, czy jakkolwiek to tam nazwać. Po drugie, w badaniach musimy odblokować udomowienie, przynajmniej też na pierwszym poziomie, tak żebyśmy mogli budować zakłady hodowli zwierząt. O, hodowli, nie produkcji, przepraszam. Po trzecie, musimy znaleźć w miarę przyzwoitą planetę ze zwierzaczkami. Ja tutaj proponuję Schrödingera, na którym dosyć dużo zwierząt sobie lata. Jeżeli byście lecieli z Alpha Centauri, to byście musieli przelecieć przez Narion, Nicole, Lewiatana, no i docieracie do Schrödingera. Jest to planeta na 65. poziomie trudności. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście na przykład polecieli sobie na planetę 75. levelu, ale szczerze mówiąc nie ma to jakiegoś tam większego znaczenia. 65, 75, różnica niewielka, a tutaj jeszcze w miarę bezpiecznej przestrzeni jesteśmy. Wybieracie sobie planetę Schrödinger 3. I teraz, gdzie założyć bazę? Generalnie nie ma to większego znaczenia. Grunt, żeby występowały tam zwierzęta, no i żeby to nie było na oceanie. Jak widzicie, ja wybrałem sobie tutaj ten większy kontynent. Czemu? Tak po prostu, bez powodu, szczerze mówiąc. Jeśli chodzi zaś o samo miejsce pod naszą placówkę. Dobrze, żeby to była dosyć duża, otwarta polana, gdzie będziemy mogli spokojnie się wybudować. Także jeżeli już takową znaleźliśmy, pozostaje nam zeskanować na 100% lisoperze, tak żebyśmy mogli je hodować. Ja tutaj jestem mocno przeciążony, dlatego non-stop mi życie schodzi. No ale to szczegół, po prostu zabrałem wszystkie macy potrzebne do budowy, zamiast zostawić je na statku. Jeżeli macie wymaksowany skaner, wystarczą 4 skany, no jeżeli nie, no będziecie musieli trochę więcej pobiegać, poszukać. No i bierzemy się za budowę. Przechodzimy tryb budowy. Wybieramy fabrykatory, zakład hodowli zwierząt. Ja wybiorę to najprostsze, ponieważ no szkoda marnować tutaj materiałów na te zaawansowane. Jeżeli ktoś ma tych zasobów pipi nazad, okej, jak najbardziej możecie, czemu by nie, nie? Ale jeżeli biednie dosyć u was z macami, no to spokojnie wystarczy też ten podstawowy budyneczek jak najbardziej. No i co? I stawiamy. Tu mi trochę nasz statek przeszkadza, ale to nic. Jak widzicie, zaraz po postawieniu się pojawiają zwierzaczki. Pamiętajcie, żeby tym płaskim dachem ustawiać do środka. Robimy sobie takie... No, paruwa mi musiała tu wleść. Oczywiście nie jest to jakoś bardzo jakaś bardzo dokładność tutaj nie jest bardzo potrzebna. Czekajcie, bo sam nie wiem, co powiedziałem. Oczywiście nie musicie tu być jakoś bardzo dokładni w tym. Nie jest to w żaden sposób wymagane. Tak, po prostu...
żeby były skierowane w miarę do środka, nie? Te budynki. Nie, nie, właśnie mi tam. Paruwo. Szkoda, że na pauzie nie da się budować. Trochę by to ułatwiło sprawę. Ściągnąłem sobie mod na wolniejsze obracanie i w sumie nie wiem, czy on działa. Jakbyście mi mogli napisać, czy jest różnica, jak u mnie się obiekty obracają, a u was, to bym był bardzo wdzięczny. No wyłaś już. Sio. Pójdzie czy nie pójdzie? Dobra, jak widzicie, takie troszkę jajowate mi wyszło to kółko, ale mniej więcej chyba wiecie, o co chodzi. Teraz wypadałoby zrobić jakiś podejścik dla nas. Stworzymy go sobie z kontenerów magazynowych po prostu. Jako że budynki postawiliśmy bardzo blisko, nie ma tutaj problemu, możemy spokojnie... Kurde, jeszcze źle zbudowałem, źle go postawiłem. Myślę, że chyba nawet dwa nam wystarczą. Zróbmy tak. I teraz sprawa trzecia. I tu tlen ostro schodzi, bo jestem mocno przeciążony. No i trzecia potrzebna rzecz, jest to amunicja. Najlepiej wybierzcie jakąś broń, której nie używacie. Konkretnie rzecz biorąc, broń, której amunicji nie używacie, która zalega wam gdzieś w plecaku i macie tego tony, a jest to wam zupełnie niepotrzebne. Sprawa kolejna. Poziom trudności. Otrzymywane punkty doświadczenia za te zwierzaczki nie ma żadnego wpływu, jaki będziecie mieli ustawiony stopień trudności. Czy będziecie grali na bardzo trudnym, czy będziecie grali na bardzo łatwym, punktów doświadczenia dostaniecie tyle samo, a amunicji na bardzo łatwym zużyjecie dużo mniej. Jak widzicie, za jednego takiego robaka dostaję 175 punktów doświadczenia. Także całkiem przyzwoicie. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że amunicja jest dość droga, dlatego właśnie wspomniałem o tym, żebyście nie używali amunicji ze swojej broni podstawowej, tylko jakąś amunicję
której nie używacie na co dzień, nie? Dodatkowa sprawa, nie używajcie amunicji wybuchowej, ponieważ będziecie niszczyć swoje budynki, a po co później latać i to naprawiać, nie? I tracić na to czas. Także zwykła amunicja, która mi się właśnie skończyła. Się wystrzelam cały, a co mi tam? O, weźmiemy sobie Beowulfa. Jest to akurat moja ulubiona broń, dość często ją używam. Ale w celach naukowych możemy ją trochę pomęczyć. Dodatkową zaletą tego jest, że możecie sobie podbić skille, nie? W ten sposób. I teraz zobaczcie, zacząłem od tego budynku, tu już się kolejne zrespiły, a dojechaliśmy ledwo do połowy. Także tylko uzbierana spora ilość amunicji i możecie sobie farmić w ten sposób zarówno skille, jak i xpeki. No i co? To by było na tyle, chyba jeszcze... Tutaj na koniec wam dorzucę tabelkę z potrzebnymi materiałami. I co? I widzimy się w kolejnym filmie. Ewentualnie na którymś z moich strumyków, na które również serdecznie zapraszam. Dobra, trzymajcie się, na razie i do zobaczenia. Cześć!